Budżet Świdnicy na 2017 rok jest rekordowy pod względem środków przeznaczonych na inwestycje. 24% całego budżetu to wydatki majątkowe. Chcemy zrealizować inwestycje za ponad 50 milionów złotych. To oczywiście oznacza większy deficyt i konieczność kredytowania miasta, ale jest to związane także z tym, iż jesteśmy przygotowani do absorpcji bardzo dużych środków unijnych. Chcielibyśmy te możliwości wykorzystać całkowicie. Zdania wśród opozycji na temat przyszłorocznego budżetu są podzielone. Uważamy, że jest to budżet szczególny i wyjątkowy, bo jeszcze nigdy w historii miasta nie było tak dużo środków przeznaczonych na inwestycje. To będzie ponad 58 milionów złotych. Świdnica stoi przed szansą pozyskania ogromnych środków zewnętrznych i musi tą szansę wykorzystać. Nasz klub popiera projekt uchwały budżetowej na rok 2017. Postanowiliśmy głosować przeciw temu budżetowi, a uzasadnieniem do tego była analiza wynikająca z tego, że prezydent Murzek pozostawił trwałe, dobre podwaliny budżetu i finansowania miasta. Natomiast przez te 2 lata zwróciliśmy uwagę na to, że wzrósł deficyt budżetowy praktycznie od 2014 roku, gdzie budżetu, deficytu nie było, do ponad 22 i 28 milionów złotych. Budżet przyszłoroczny jest wyjątkowy, bo wydatki są powyżej 240 milionów, czego nie było w historii naszego samorządu, ale nacechowany jest też dużą ilością kredytów i dużą ilością inwestycji. Całe szczęście, że te kredyty nie będą przejedzone, tylko będą skierowane właśnie na te inwestycje. I mimo, że nie jesteśmy w koalicji rządzącej, ja osobiście poprę ten budżet z tego właśnie względu. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok głosowało 16 radnych. Przeciw było 5, a 1 wstrzymał się od głosu. Większość radnych, mimo pewnych kontrowersji, mimo odmiennych opinii, była zdecydowanie za przyjęciem zaproponowanego przez nas planu budżetowego. To znaczy, że ta wizja została przez większość uznana za wizję dobrą dla Świdnicy. Będziemy ją realizować w następnych latach. Myślę, że z pożytkiem dla miasta i dla mieszkańców. Budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Przy drobnych uwagach projekt budżetu dobrze oceniły kluby rządzącej koalicji PO-PSL, Świdnickie Forum Rozwoju i SLD.